Siemaneczko, Citroenik C4. Słuchajcie, problem jest taki, że pani zgłasza, że okresowo silnik traci moc. I faktycznie silnik traci moc. Przyspiesza się i nagle no prawie cały gaz odjął, za chwilę znowu rusza, za chwilę znowu hamuje. Wymienili panowie już tutaj cewkę, świece, wtryski, pompę paliwa, listwę wysokiego, znaczy listwę ciśnienia, bo to jest 1.4 benzyna, tak? Czyli regulator ciśnienia paliwa, kompletnie nic to nie dało. Został nawet wymieniony rozrząd, sprawdzone zmienne fazy rozrządu, nic to kompletnie nie dało. Nawet chyba komputer był podmieniany. I słuchajcie, bo jaja są jak berety. Wraz z utratą mocy pojawia się tutaj takie dwie kontrolki. I jak te dwie kontrolki się świecą, to on na chwilę straci moc, potem te kontrolki się zapalają i moc jest. Wszystko jeździ normalnie. Słuchajcie, jaki jest problem. Przyłącznik pedału hamulca. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że komputer, ten czujnik, na wykresie sobie go wziąłem na logach dynamicznych, działa tak, że jedzie się, prawda? I nagle widzi wciśnięty pedał hamulca, za chwilę odpuszczony pedał hamulca, znowu wciśnięty, a mimo że kierowca wcale nie naciska tego manipulatora hamulca. I w tym momencie, jak ciskamy jednocześnie gaz i wciśniemy hamulec, to w tryb to nie jest jakby, to jest tryb nie awaryjny, tylko wspomagania hamowania kierowcy, bo wtedy komputer jakby jest tak zaprogramowany, że po prostu niechcący ktoś wcisnął podczas hamowania pedał gazu i żeby nie było tak, że ci nagle to hamowanie będzie nieskuteczne, automatycznie odcinany jest gaz, wyłączany jest. I jak go długo będziesz trzymał lub puścisz gaz i naciśniesz jeszcze raz, mimo że cały czas na przykład trzymasz hamulec, czyli komputer widzi wciśnięty hamulec, wtedy wyskakuje błąd, że nieprawidłowy właśnie jest przełącznik tego hamulca, bo komputer stwierdza, że nie może być jednocześnie wciśnięty hamulec i kilka razy naciśnięty pedał gazu. I to jest cały problem. Wystarczyło, że odpiąłem kostkę od tego czujnika, żeby nie wariował, wywaliło od razu błąd czujnika i samochód nie przerywa. Pełna moc, wszystko jeździ. No nie wiem, miał być fajny film na YouTube'a, a jest fajny film na TikToka. Także uważajcie, do jakich mechaników jeździcie, bo jest tutaj włożone jakieś chyba 9 czy 8 tysięcy złotych, a czujnik najtańszy kosztuje 16. Renault i nagłośnienie marki Bass Reflex. Słyszał ktoś o tym? Dobre to? Ładnie to gra? Bo tak szczerze powiem, to nie ma tragedii. I radio takie o... Słyszał ktoś o tej firmie? Pierwszy raz ją widzę. Siemaneczko, silniczek 2.0 HDI. Jak silnik każdy widzi, przyjechało na sporadyczne gaśnięcie silnika, w komputerze błąd, czujnik położenia wału korbowego, niewiarygodny sygnał. I teraz tak, co tutaj już było zrobione? To przyjechało do nas z ulicy. Ktoś wymienił czujnik wału korbowego, ktoś wymienił komputer silnika. Jak widać, wymieniony też jest rozrząd. I nic to nie dało. Słuchajcie, rozrząd to świeżutki. I słuchajcie, teraz weźmiemy sobie koło foniczne i powiem wam szczerze, że też miałem trochę zagwozdkę, bo tu sobie zdjąłem, sprawdziłem ustawienie rozrządu, no ale sygnał nieprawidłowy, to można powiedzieć, że wiązka, znaczy niewiarygodny, że wiązka uszkodzona czy coś, ale nie, zobaczcie. Uszkodzone jest koło foniczne. Coś, koło foniczne, to koło foniczne, tak to się nazywa, to jest oryginalne jeszcze. I tutaj, w tym miejscu, coś dostało się pod osłonę rozrządu i uszkodziło to koło. I raz na jakiś czas, po prostu w czasie jazdy, po dojeżdżaniu do świateł, silnik gaz z błędem, odpalało się go drugi raz i znowu jakiś czas pracował poprawnie, tak zazwyczaj koło 30-40 sekund i wyrzucał ten błąd. Ale bardzo rzadko gasł, o tak, bardzo rzadko gasł. Także tu jeszcze oryginał, wymieniamy na nowe, czy już jest zamontowane, już go odpalałem, już jest wszystko w porządku, właśnie składam, ale nagrałem wam taką ciekawostkę. Takie niby nieduże uszkodzenie, a zobaczcie ile narobiło kosztów. Drugi komputer silnika, no wiadomo, że używany, tak? Rozrząd, no dobra, rozrząd i tak się wymienia, no ale to jeszcze nie było potrzeby. I czujnik położenia wału, no i ktoś jeszcze wziął za to pieniądze. BMW ze Stanów z takim błędem. Moduł diagnostyki przecieku zbiornika paliwa rozpoznano minimalny przeciek. Jedyna usterka, jaka tu występuje, to dostał się piach pomiędzy uszczelkę a korek. Wystarczy go wyczyścić i problem z głowy. Siemaneczko,
Opelek Combo. Pan zgłasza bardzo ciężki rozruch silnika. Bardzo ciężko odpala, w zimę nie odpala, a jak już odpali, to strasznie kopci, strasznie nierówno pracuje, dopóki się nie rozgrzeje, a jak się zaczyna rozgrzewać, zaczynają mu wszystkie bolączki mijać i da się samochodem normalnie jeździć. Także jaki tutaj mamy przebieg w tym aucie? Kurde, nie lubię tych stacyjek, bo powiem wam szczerze, ale wszystkie się psują. 185 tysięcy kilometrów mamy taki przebieg w aucie. No i kurde, jak tutaj się radio wyłącza? Halo, off, dobra, dziękuję. No i co? I ktoś tutaj już zaglądał do jakichś świec żarowych, coś tutaj już było robione, ale no niestety nikt nie może dojść, o co tutaj chodzi. Także my spróbujemy dojść, o co tutaj chodzi. Dojść. Dobra, zaczynamy. Jak widzimy, tutaj nam wszystkie kontroleczki ładnie mrugają, sprzęgiełko i próbujemy go uruchomić. Odpał od strzała. Siemaneczko, przyznać się mi tutaj, kto z was jeszcze używa uniwersalnych blokad do rozrządu? Albo używał? Piszcie w komentarzach. Stare dobre czasy? Czasami pomagało i ratowało tyłek. Siemaneczko, zobaczcie, tu już nic nie ma. Samochód przyjechał na diagnostykę silnika, naprawę układu hamulcowego, wymianę hamulcy całą i takie różne diagnostyki, żeby nim pojeździć i sprawdzić, co się dzieje, czy wszystko jest w porządku. Fajnie, ciekawe, ile ja zrobię kilometrów, jeżeli komputer pokazuje 0, a to już nawet się nie świeci. Też tak macie, że zawsze musicie kupować paliwo, żeby zrobić diagnostykę? Biały montuje wyciągarkę. Siemaneczko, dzisiaj jesteśmy u Petera. Wel biały, ten od wentylatorów naprawy, tylko że... Jakby to powiedzieć, w dźwiaku ile ci to zajęło? W dźwiaku by zajęło pewnie 2 godziny albo... Niech będzie pół dnia, to 3 dni pewnie. W rupieciu. O co w tym rupieciu? A wiesz, że jeszcze musisz linę przełożyć i ten hak. Więc ale najpierw... w ogóle oryginalne te mocowania. Najpierw bym przyłożył hak przez to, tylko od drugiej strony, ale a dopiero później włożył ją. Oryginalne mocowania, widziałem, oryginalne płyty są dłuższe, nie? Może tu jest problem. Problem jest taki, że tego się nie da zdjąć, bo się okazało, że ktoś to przynitował i przyspawał w różnych miejscach, a to i powinniśmy zdjąć. Zdjąć by na siłę zdjął, tylko później nic by już nie pasowało. Czyli 3 dni trzeba było lampy pasować i wszystko. Ogólnie to... Ja, ale zanim ją włożysz, ja i tak no, bym ja najpierw tak przyłożył. A to po co ją wkładasz? Żeby przyłożyć, zobaczyć jak to będzie w ogóle. Także mamy dzisiaj dzień z wyciągarką. Brakuje tu na przekątnej dużo. Ale jak dużo masz drutu jeszcze do migomatu? Kurde, tak się zastanawiam. Nie no, pomógłbym ci, ale wiesz, akurat kręcę. Ale wiesz, że tutaj ci przeszkadza ta rączka? Kurde. No ta. No i rączka jeszcze. No to i tak musisz to... Może ona się wyjmuje w ogóle. Pewnie tak, ale ja bym na początku jednak spróbował to troszeczkę... Dobra, o, tutaj takie był. Plastyczne auto. O. Ale to znowu ten wspornik tu chyba trzyma, wiesz? No, od tego czegoś tam. A, i tam z tyłu jeszcze wspornik. Od klaksonów. To najmądrzej to by było wsunąć. No, ale to musiałbyś to tutaj przyciąć podłużnicę. O, tu ci... A, jakaś instalacja zaczepia. Ciekawe, czy to się wyjmuje, kurczę. Bo to przeszkadza bardzo. Raczej nie, bo to się do góry i obraca, więc... No. Cingielek, a nie, jest śrubeczka. No ale to jak wyjmiesz, to później nie włożysz, że to włoży. Dobra. Jest już na to plan, dobra. Nie będziemy tu dramatyzować. Ciekawe, czy ono nie wypadnie. No, jakby... no tak, jedną ręką. Dobra. To może ja po prostu... Ampulek czy torcik? Spawania, że wzrok ten. Ampul. Ampul? Ampul. Chyba ampul. Przytrzymam. Może się uda. Jakby to odkręcić, a później to jakoś tam... Jakoś tam będzie. No. No. Masz profesjonalny. To nie musisz całej odkręcać chyba. No to... Dobra, ampule z Lidla chyba. O. Nie, musisz chyba wykręcić. Lidl nam nie płaci za reklamę. Jakby co? No nie, nie. No, musisz chyba ją całą. Reklamujemy zagranicznych korporacji.
Dokładnie. O. O. Tylko polskie. Polskie są tylko moduły wentylatorów od białego. Tada! Na pewno co trochę pomoże, chociaż ten chujwajs ten wystaje, ale zobacz, Łukasz. Widzisz, mój nauczyciel praktyk mawiał, masz chleb i chuj to kombinuj. No tak, tylko teraz jak ty to przełożysz cały czas się... Ale to jest takie, no mówię, mało teraz... Istotne. Braty, no nawet... Powiem ci, że tak... No dobra, laksony, ale to co, zrobisz dziurę w zderzaku powiem tutaj? Powiem ci, że tak laksony, później to jeden dokręci. Ja bym je heftnął na górze i zapomniał o nich. Tylko do przymiarki, zanim to przyspawam wszystko, bo... Ale wiesz, że jak je przyheftujesz, to już później tak musisz je wyheftować, żebyś mógł później ewentualnie zdemontować tą wyciągarkę. No właśnie, może przyheftować kleksona, albo je normalnie, jednego normalnie idzie przykręcić. Nie wiem, którego? Tego może by wysłać... O, i ogólnie piszcie w komentarzach, co myślicie o tej firmie. Ogólnie, o tutaj. Co myślicie? Tak. Czy to w ogóle ma rację bytu przy takich małych gabarytach auta? Teoretycznie ma 6 ton uciągu. A, no to nie jest do błota samochód, tylko do jeżdżenia w terenie. Nie. No, twardym terenie, takim niegrząskim, delikatnie piaszczystym. No głównie tak po piasku, nie po błocie, bo zobaczcie, bieżnik też jest taki, żeby można było i po asfalcie. No i po prostu na grzyby pojechać do lasu. Zawieść ewentualnie na przyczepce tamtej. Zawieść kłada do lasu, żeby się przejechać, narobić trochę hałasu. A i ogólnie, jak kupicie tą wyciągarkę, to rozkręćcie to sterowanie, bo ja właśnie przed chwilą je skręciłem. I dokręćcie te wszystkie śruby od głównych przewodów, bo no, nie były dokręcone zbyt mocno. Ten duży plus do akumulatora, Piotruś. W ogóle to jest tutaj, ale to nie, w życiu nie będzie pasowało, bo ja tego nie przykręcę, bo to no, po prostu nie założę zderzaka, nie? No nie, bo zderzak jest do końca. Ten, gdzieś będzie dotąd. Tak sobie myślałem. Ja może by to... Dawaj, a Piotrek? A daj go tutaj na chwilę. Tu. O tu, tutaj. I tędy kable. Tędy puścić przewody. No, ale tu dotąd będzie lampa. No właśnie, trzeba by przymierzyć lampę. To wtedy miałbyś to za lampą i woda by na to nie leciała tak w 100%. No niby tak, wiesz, że, ale tu znowu jest chłodnica, chłodnica będzie podgrzewać troszeczkę, będzie dawać ciepełko. Nie sądzę, żeby to na tyle grzało, żeby to się coś tam zepsuło. Zresztą to tylko przekaźniki, tam są dwa styczniki. Przekaźniki, akurat tu nie są styczniki, przekaźniki. Ale to też widzisz, te kable tutaj, te przewody. Zaraz sobie dziurę zrobisz w chłodnicy i tak się skończy dzień. Tak by to jeszcze można było zrobić. Ale co, że tutaj przez to przewiercisz, przez chłodnicę złapiesz, no co ty? Nie, no to pasa, szczęskowek pasa. I spawarka jest. A, no tutaj jest, no. Tu jest, bo tu generalnie w automacie jest chłodnica oleju. A ja mam manuala i mam właśnie miejsce na to. Takie... A, ale tutaj musisz tak sobie zrobić, żebyś mógł wpiąć. A, no tak. Pilot. No, dlatego myślę, że... No to tu byłoby lepsze, bo tu sobie podnosisz maskę, wpinasz pilot, przymykasz maskę. Ale tu wyjmuję tylko grilla. Grill jest tylko wkładany. Ale to, no ale i tak tędy nie włożysz tutaj ręki. No nie włożysz, no za mało będziesz miał miejsca. No jeszcze ta wtyczka jest taka dosyć długa, bo ona jest tam wkręcana, czekajcie. No zaraz pójdę po tę wtyczkę. Też jak fajnie oświetlone. O, tu jest takie coś, ty to na XLR-a zrobili. A tak? O, znaczy no nie, to jest ten. Te drugie złącze. O. To jest taka wtyczka, zobacz. No wie, ale to będzie dużo niżej. Patrz na to, że to będzie. No to. A grill się zdejmuje, tylko pytanie, czy grill. to jest właśnie takie pasowanie, bo nie wiadomo, czy grill akurat będzie pasował, bo trzeba by lampy włożyć. A żeby lampy włożyć, to trzeba włożyć zderzak. Generalnie to to zaniosę. Pierwszego wieczoru, jak zdjąłem zderzak, to 2 godziny nad tym myślałem. Okej. Okay. Jeden błąd i później cofasz się dzień do tyłu, nie? No tak. Pilot też jest zdalnie sterowany, jak coś. To taki zestaw cały przyszedł. O, tam jest pilocik. Jeszcze i prowadzenie do liny. O, bo to jest lina syntetyczna.
więc ma prowadzenie takie aluminiowe, nie ma rolek. A ja mam w kładzie linę syntetyczną i mam normalnie stalowe rolki. Nie wiem. Grill to tak zwany szybki montaż, ale teraz te wtytki trzymają halogeny, bo później tu jeszcze trzeba halogeny przykręcić krętami, które jak będą za długie, to się wkręcą w wyciągarkę. W linę, no, zniszczą ci linę. Także jak się tak wszystkiego naćka, to już wkładzie więcej miejsca. Ja tu zobaczcie, Piotrek, już ja tu już zauważyłem, tam masz jeden akumulator i on jest spoko, ale jak coś się spier... to tu ja bym na twoim miejscu zamontował drugi akumulator do wyciągarki. To jest wersja na dwa akumulatory. Te samochody miały fabrycznie dwa akumulatory. To dlaczego ty miałeś zawsze jeden? Nie wiem. Dokupiłem, bo wersja skandynawska miała na dwa akumulatory. Ale kabli nie ma. Nie masz masy tutaj ani plusa. Leżą na zapleczu. Ale to musiałeś całą instalację dokupić? Ktoś wyciągnął, ukradł? Nie, dwa przewody się tutaj puszcza. Są gdzieś tutaj jakieś takie oczka. Tu gdzieś się masę dokręcasz, nie pamiętam. Bo gdzieś to podglądałem, to już przekręciłem, bo tego w ogóle tego nie było, tego plastiku. No nie, no właśnie patrzę, że całe świeży jest. Jest, tylko muszą być dwa takie same akumulatory, nie? I dwa tak samo rozładowane lub tak, naładowane. Tak. Mniej więcej ten, no, ten równo. Stan żywotności. Powera. Bo jeden będzie się grzał, a drugi... Tak, muszą być, no, mniej więcej takie same. Nie wiem, bo być... w patrolu kiedyś miałem dwa i... Bo tak zastanawiałem się, bo ja tu miałem większy akumulator, ale chyba dołożę, jak będzie wyciągarka, taki sam. I to masz jakiś co? Zużywki. 80. To jest warta, ale start-stop taka trochę w miarę fajna, nie? Bo ja miałem kiedyś w patrolu, tym, pamiętasz longu, tym czerwonym, dwa akumulatory pamiętam też. Właśnie jak ten grill. I jeden miałem taki kiepski, a drugi dobry. To ten dobry był wiecznie rozładowany, a ten kiepski wiecznie się gotował. W końcu poszedłem, kupiłem dwa nowe akumulatory i problem się skończył na jakieś pół roku, a potem musiałem znowu kupić dwa nowe, bo kupiłem chińskie. Co teraz będziemy robić, Piotrusiu? Muszę ustawić te... Krótki nożyk akurat jest. Dostosowujesz do wyciągarki? Będę musiał teraz zmienić nożyk. Coś nie działa? Bezpiecznie. O. A, ładnie ci to idzie. Bardzo ładnie. Załapał mięso. Trochę złapał w drzaka. Załapał mięsa. Krótki nożyk, ale już dobra chyba. Chyba starczy. Kurde, takie perfekcyjne cięcia, a tam mnie załapał trochę. No. Taki zderzak to pewnie nie jeden by chciał jeszcze mieć. Dobra, teraz najtrudniejsze. Op. O, mięso idzie. Dobrze jest. Mam srebrną farbę jakby co. Aha, okej. Okay. Prawie w oryginał. Żeś z mięsem wyciął. Ale i tak takie zobacz, widzisz? Ładne i takie. I tak trzeba będzie podrównać. Jak sikować, czego przytrzymam tu z tej strony. A, żeby nie ciągnęło. Czekaj, to w ogóle z dołu. Ten bezpiecznik mnie deprymuje tutaj. O. Op. Tu ładnie poszło. Reklamujemy tu jakieś ten, bo to dwa razy na reklamacji było i w końcu sam naprawiłem. Super, ultra, nowe urządzenia, nie psujące się. Tak, ekologiczne. No dobra, no to mamy miejsce, żeby to wystawało. I plastik na zapas jeszcze. Tak, jakbyś się zrezygnował z wyciągarki, to zawsze możesz ten plastik potem nie wiem, przykleić. Co z nim zrobić, ale wygląda ładnie, ciekawie, można do czegoś wykorzystać. O. No jest, jest. No tu niby wiesz, ten... Można, no właśnie. Ale też tak. Ten sztyczek to ci powiem, że on będzie. Ale czego w ogóle? Mało użyteczny. No. Tam słabo. Słabo. To sprzęgiełko będzie. Ale to i tak będziesz rozwijał elektrycznie najwyżej. No to jeszcze widzisz tu. Jak ja tą blachę przykręciłem do LEDów, to jeszcze te wkręty. No wkręty mogę niby krótsze dać, nie? No bo tu już tu się no wszystko... Aha, i tu jeszcze te kawałki od zderzaka, zobacz, to trochę blokuje. Aha. Czy trzeba by to jeszcze może podciąć, to też jest tak trzeba. Zbędne. Ale to ci zderzak do góry podnosi trochę.
To znaczy, jak on tu pójdzie nam do góry ten centymetr, o tu, no to to ci teraz wtedy przestanie opierać się. No. Chodzi, żeby mieć w razie czego dostęp do jakoś do tej liny, ale to też nie wiem, czy ten dostęp to nie będzie ograniczony, żeby tu wymienić linę. Jak się coś zatnie, coś ten. No to... Słuchaj, no to wtedy już trzeba będzie demontować to. Zawsze mogłeś zrobić sobie tak, że kupić taką płytę długą, że ta wyciągarka była tutaj na zewnątrz zamontowana, jak w wozach strażackich. Ogólnie są troszkę dalej, ale to jest nie bardzo chyba w przepisach, nie? No. Nie wiem, wozy strażackie mają taką wyciągarkę. Tylko, że to chyba wóz specjalny. Spiszcie w komentarzach, jak to jest, jak są strażacy, jak to jest, że mają taką wyciągarkę wystającą i że to przechodzi przegląd. Czy to jest jako wóz specjalny? Chyba tak wtedy. Nie wiem, nie znam się, nie wiem. To piszcie w komentarzach. Dlaczego wyciągarka w wozie jest tak daleko? Mają mi się te zaokrąglenia wycięte, wiesz? Nie wiem, czy lepiej to nie byłoby na równo wyciąć. No to takie ładne, takie opływowe, wiesz. A można tu przecież jako sobie krateczkę, zresztą i tak będzie tablica, nie? Tablica na zawiasach będzie trochę zasłaniała tutaj. Stylowo, no, jest taka szansa, no. Do tego dojdzie tablica na zawiaskach, więc tak naprawdę tu będzie prawie całość zasłaniała tablica, nie? Uważaj na kanał! Uważaj na kanał! Wyciąga na 6000 tony wyciągarka. Nie, musimy wyciągnąć linę całą z wyciągarki, bo przez to nie przez to czoło, tylko przez to aluminiowe nie przełożymy tamtego. Do montażu to przybędzie jeszcze lina. No tak. Zobaczymy, jak ona jest zakończona w ogóle. O, no to też ciekawe. No to dzisiaj masz trening na wieczór. Najpierw przy wierceniu, później przy szlifowaniu, później przy spalaniu. No lekko to nie idzie. Wyciąganie liny. O i zobaczcie, tu mamy rozwiniętą linę i tu jest takie coś jeszcze, tam jest przykręcona, a tu jest zrobiona na krzyż jeszcze, żeby to się klinowało. Mam sternika motorowodnego i te węzły, ale je pozapominałem, te wszystkie węzły. Zrobię zdjęcie na pamiątkę. Jest. Na pamiątkę będziesz miał, o. Jak to później puścić? Damy światło. Profesjonalne zdjęcie. Myślisz, że to będzie widać? Jak, co to mamy jeszcze na filmie? Najpierw idzie lina, później idzie pod spodem. Czyli żeby ją przełożyć pod spodem, to trzeba z hakiem ją przełożyć. Nie. Nie, no odkręcisz tamten. Odkręcisz to i wywleczesz od spodu. Po prostu jak supełek. Ale później jak zawiązę, czekaj. Tak samo. No, niby tak, ale... No. Czekaj, jak to później? Czyli na przykład... Mechanikowe rozkminy. No, zawiążę, czekaj. Dobra, rozwiążę to. Ampulek jeszcze. Siemaneczko, jakby ktoś szukał w Hyundai Elantra 2023 rok klaksonu, to nie jest klakson, to jest alarm. Już wam pokazuję, gdzie siedzi klakson. Podnosimy samochód, otwieramy tutaj sobie lewą stronę i klakson jest tu. To jest klakson. To jest klakson. To jest od niego kostka, czarny przewód oraz szary przewód. Czarny przewód to jest masa, szary to jest zasilanie. I zaraz wam pokażę, gdzie to zasilanie sobie sprawdzić, skąd ono ma wyjść. Tutaj mamy skrzynkę elektryczną. Bezpiecznik od klaksonu to jest ta 15, druga od góry. Na szczęście Hyundai jest o tyle fajnym, że ma nawet oznaczenie. Jeżeli bezpiecznik mamy cały, to wychodzi z tym module moduł. Tam jest 6 przekaźników tylko. Musimy sobie odpiąć ten moduł, 4 zatrzaski, 1, 2, 3, 4, uwaga, bo bardzo krótkie przewody, niebieska kostka, o, tu jest niebieska kostka i zaraz wam pokażę, to jest bardzo krótki przewód i tam przy zielonym przewodzie jest szary, o, tutaj jest szary przewód, ten szary przewód z tej niebieskiej kostki to jest nasz klakson. A w Hyundaiu właśnie Elantrze 2021, 2022, 2023 jest wada fabryczna tego klaksonu i za 99,9% macie uszkodzony klakson. Tak w ogóle nie trzeba mieć zapłonu ani włożonego kluczyka, aby ten klakson działał. Bezpośrednie połączenie jest z przycisków kierownicy. Masa idzie bezpośrednio na przekaźnik. Z przekaźnika, później tak, da przekaźnik, uruchamia nam przekaźnik, zasilanie przekaźnika jest przez ten bezpiecznik i od razu przez ten sam bezpiecznik jest zasilanie do naszego klaksonu, który jest tutaj dokładnie po lewej stronie od strony kierowcy pod lampą. Jestem pod wrażeniem, fajnie, powiem wam szczerze, zrobione jest to tak na maksa po staremu, tak na maksa prosto, bez żadnego modułu, bez niczego. Kurna, przycisk, przewód, przekaźnik, bezpiecznik, klakson. Prościej się tego nie da zrobić. Plus dla Hyundai'a.
Ach, zapomniałem jeszcze, bo taka moda teraz jest dla idiotów, którzy powiedzą w komentarzach, napiszą, że przecież samochód jest na gwarancji, czemu nie pojechał do serwisu? Bo przyjechał do mnie, a nie do serwisu. Dobra, tym miłym akcentem kończę tego TikToka. Cześć.